Siema kochani, z tej strony Kruk i witam was w kolejnej części Sondy. Przepraszam za tak długą przerwę, lecz wiecie o co chodzi, wakacje i tak dalej. Więc co, widzimy się po krótkim cięciu. Skąd mamy pewność, że Bóg istnieje, że nie jest wytworem ludzkiej wyobraźni w dawnych czasach? No, to pewnie o tym Pismo Święte. A skąd wiemy, że nie było napisane przez kogoś, kto miał na przykład nierówno pod sufitem? Wie pan, Pismo Święte, jakby pan przeanalizował, to by pan zobaczył, jak wiele chociażby proroctw i jak wiele jest dowodów naukowych na to, że Pismo Święte nie zostało napisane przez ludzi. Świadczyło o tym proroctwa, świadczyło o tym jednocześnie jakieś dowody z archeologii, prawda, które to potwierdzają. To dłuższy temat i na to dowodów jest naprawdę mnóstwo. Cześć, jestem Dawid Pękała. Dzisiaj pokażę wam trik, który nazywa się Ambitious Card. Wiesz sobie jakoś. Zresztą, zobacz, mam tutaj zwykłą talię kart. No, możesz zobaczyć. Mhm. Jest tak, wybierz sobie jakąś kartę, dowolną. Zapamiętaj ją. Dobra, teraz, żeby była bardziej wyjątkowa, podpisz ją. To jest taki duży autograf. Weźmy moje auto. A, pójdzie za tych analogów. Dobra. Ej, wezmę. Ten? Dobra. Mogę zobaczyć? Tak. To jest 7 karo. Mogłeś wybrać kartę, jaką chcesz. Jaką chciałem. Trzymaj. Zapamiętaj jeszcze dokładnie, żeby nie było, że tego. Czy podpisywałeś kiedyś w życiu 7 karo? Nie. Więc jest jedna tyka na świecie. Jedna. Okej, okay, włożę tą kartę gdzieś mniej więcej do środka talii. Mhm. Tak, z każdym razem, kiedy ty strykniesz, no, twoja karta będzie przeskakiwała na sam wierzch. Wierz mi? No, może. Dawaj. Nie musisz głośniej. Dobra. O kurwa. To jeszcze nie koniec. Wezmę tą 7 no i ponownie jeszcze w środku talii. To jest ja pstryknę. No. Ty pstrykniesz, sprawdź jak karta jest na wierzchu. Ja pierdolę. Pogasz. 7 karo.